The choices we make, no matter how small, can put us on a path to greatness or lead us down a road to ruin. The choice to define your own path, to be who you want to be. Cześć! Zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka z serii przygód Mistios Cassandry w Assassin's Creed Odyssey. W tym odcinku wykonamy sobie zadanie wąż w trawie. Spróbujemy odszukać Elpinora. Elpinor wiemy, że opuścił Fokidę. Ukrywa się gdzieś w Dolinie Węża. No gdzie by indziej mógłby się wąż ukrywać. Elpinor znajduje się w jakiejś jaskini nieopodal Świątyni Węża. Także ruszymy w tamtą stronę. No właśnie, jest to taka postać zdecydowanie negatywna. Wykorzystuje tutaj wojnę do swoich celów, czyli próbuje na niej zarobić. Dosyć spore majątki można, sporego majątku można się dorobić właśnie na wojnie, jeżeli właśnie tutaj jeszcze mamy przypadek, że Elpinor handluje zarówno ze Spartą, jak i z Atenami, także widać, nie ma żadnych skrupułów. Nie zgodziliśmy się być jego marionetką i ostatecznie będziemy próbowali go, nie wiem, zobaczmy na mapie, czy to już tutaj się wspinać? Aha, tutaj jest jakiś ten, chyba nie ma drogi bezpośredniej, także chyba faktycznie przejdziemy sobie tędy górami. Obok jakiegoś tutaj sporego garnizonu. Właśnie Elpinorowi robi wszystko, żeby tutaj ta wojna peloponeska trwała jak najdłużej. Mamy podejrzenia, że manipuluje też wyrocznią delficką. Jakie informacje ma przekazywać, żeby właśnie mieć kontrolę nad przebiegiem walki tutaj, bitwy, wojny peloponeskiej. Mamy wreszcie ładną pogodę tutaj na Fokidzie, bo nie wiem czemu panuje tu jakiś taki klimat jesienny. Często pada deszczyk. Trochę tutaj materiałów sobie zbierzemy. I chyba już jesteśmy blisko. Droga na dół. Musimy iść na górę. Czyżbym tam widział niedźwiedzia? Niedźwiedź jest dobry, bo ma sporo skór. Dobra. I coś mi się zdaje, że mnie wilk tutaj gdzieś wypatrzył. Wilk też myśli, że jestem bardzo dobrym obiadkiem. No. Dobra. Trochę skór będziemy mieli. 13. Skóry to jeden z materiałów, który najbardziej jest potrzebny. No nie wiem. Ruszamy tego niedźwiedzia. A niech idzie sobie swoją drogę. Nie będziemy mordować niedźwiedzi tak bezczelnie. Zdobyliśmy 13 skór, to też jest nieźle. Na takie polowania to może będę się wybierał pod waszą nieobecność. O, skóry są potrzebne. A chcielibyśmy mieć najlepszy sprzęt. Kurczę. No właśnie, Nikolaos, jak z nim rozmawialiśmy, przestrzegał nas przed wężami w trawie, ale chyba Elpinor przeszedł na... No właśnie. Myślę, że świat będzie piękniejszy bez Elpinora, także spróbujemy
go wyeliminować, tylko coś mi się zdaje, że on, znając jego możliwości, to on ma tutaj obstawę taką, że będzie trzeba to zrobić z rozmysłem. Może zaczniemy od tego, żeby sobie uzupełnić strzały wszystkie. Trochę nam się chyba kołczan zwiększył, z tego co widzę. Chyba wraz z rozwojem postaci to się stało. To nie wiem, kurczę, jakoś trzeba by do jakiegoś miejsca zacząć. Na pewno może nie od kapitana. Zaczniemy może gdzieś tutaj. Po kolei. Dobra, jest tutaj trzech. Najważniejsze, żeby nie zaalarmować całego obozu. A może jednak od tej strony. Aż się prosi chyba zacząć od tego gościa i tego gościa. Nie ma tu już nikogo. I później przejdziemy sobie do tych dwóch, a ci może, jak nam dobrze pójdzie. Tu są jacyś robotnicy. Jednak spróbuję od tej strony. Będziemy po kolei eliminować. Od lewej do prawej. Sporo ich jest, ale tutaj może nam się uda jakoś niepostrzeżenie tego wyeliminować. Nie za bardzo jest jak tutaj zeskoczyć. Może za tą skałą, a tu z tej strony zejdziemy sobie. I zawołamy go sobie tutaj. No nie mów, że cię to nie interesuje w ogóle. Kurczę. Gdzie są jakieś krzaczki? Fiu. Tam został jeden gościu. Może właśnie to jest sposób na to, żeby się dostać do Elpinora. Na razie jakiegoś alarmu wielkiego nie ma. Może akurat został jeden strażnik. Ten kapitan tam się skonfudował. Nie wie, co się dzieje. My sobie tutaj może uda nam się po cichutku dotrzeć, bo coś mi się zdaje, że tu mamy strażnika Elpinora.
Dobra. O, super, kurczę, czyli jest ich. Dobra, wystarczy, to już nie są przeciwnicy. No dobra, to został kapitan, to może już sobie z nim tutaj na spokojnie porozmawiamy. O cholera, no to teraz to będzie jak... No, trzeba przyznać, że walka była ciężka. Nie będę to nic mówił, że było łatwo. No to nie wiem, tutaj już porobieni są. To idziemy porozmawiać z Elpinorem. Może. I can smell that Malakas stench. Nie będziemy z nim rozmawiać, tylko. Shame. We would have made you rich before we killed you. No, trzeba przyznać, że walczy jak przysłowiowy wąż. Kurde. I zna karate, no. Czego oni chcą od mojej mamy? To znaczy mojej mamy, Kassandry. Killing me is a mistake. Trusting you on Kefalonia was a mistake. I am the reason you left that island alive. The cult wanted you dead. What cult? Where are they? Jacyś czciciele, kurczę. Czego oni chcą? Pewnie panować nad światem. On Elpinor is like nothing I've ever seen. Might come in handy. No, Elpinor wyeliminowany, ale kim są ci czciciele i co oni chcą od matki Kassandry? Bardzo to podejrzane wszystko jest. Otrzymaliśmy jakieś nowe przedmioty. Najbardziej to mnie zaintrygowała ta zbroja, bo coś, kurde, mamy bardzo słabe te zbroje. Jak to wygląda? Kurczę, nie podoba mi się, ale jest mocne na pewno. No, ale nie jest znowu aż takie bardzo potężne.
Dobra, na razie nie zmieniamy tego stylu naszego. Coś tu jeszcze mamy, jakiś łuk. Rozbierzemy go od razu. Dobra. Legowisko węża. Co tu? Jest tu coś? Aha. Mamy już kolejny etap fabuły, czyli musimy porozmawiać z Herodotem. Przyjrzyjmy się tutaj temu, jak to legowisko tutaj węża wygląda. Czy są tu jeszcze jakieś skarby? Chyba nie ma nic. Przyszedł tutaj strażnik. Dobra, wyjdźmy może na zewnątrz, żeby mieć więcej widoczności. No, na co cię stać? Jakieś ataki specjalne, nie? O kurde, znowu musi ktoś na pomoc. Jest. Jeszcze kurde jakiś... gościu z atakami dosyć dużymi, obszarowymi. Dobra. Kim ty jesteś? Skąd żeś się tu urwał znowu? Matka, jak mi przywalił. No, to go powinno trochę ostudzić. Co, drugi raz? Dobra, skończyliśmy tutaj na razie. Dobra, uzupełniliśmy naszą energię. Co to w ogóle jest? Jakiś... o kurde. No to niezły tutaj musiał być wąż. Nie wiem, czy to nie jest szkielet tego pytona, tak? Kurde, dajcie spokój. Przecież to jest gigant jakiś. Zaraz, dobra. Czy my tu już wszystkich żeśmy przepędzili stąd? Żeby nas... kurde, to już nie zaskoczył. Jacyś ludzie tu pracują. Co my tu mamy? Ładną twarz, to znaczy ładny łebek węża. Starożytne tabliczki. No ciekawe. Tu mamy jakiś skarb. Sławę te skarby. No to zrobiliśmy, lokacja ukończona, świątynia węża 700 expa. To wszystko? Naprawdę? Jakiś niedosyt czuję. Jakiś ogromny wąż. Podobny był wąż w Sekiro chyba. Może tutaj dotarł. Gdzie my to jesteśmy w ogóle? Dolina węża. Musimy z powrotem dotrzeć z górze świętej wojny. A w ogóle strasznie mnie zaskoczyło. Na pewno musimy się tutaj udać do bram Termopil i poszukać gdzieś tutaj posągu dziadka
Kasandry Leonidasa. Na pewno się udamy i tutaj sobie trochę porozmawiamy o bitwie pod Termopilami. To znaczy takie najciekawsze może rzeczy wam opowiem. No nie wiem teraz, w którą stronę iść. Może zejdźmy na dół. Nie ma tu już chyba nic ciekawego. W tym odcinku to wszystko. Dzięki za oglądanie i zapraszam już do następnych materiałów. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.